komórki regulatorowe jest to bardzo mała populacja w układzie odpornościowym, która decyduje o tak zwanej tolerancji immunologicznej. To są komórki, które pilnują, ażeby układ odpornościowy walczył z bakteriami atakującymi nas drobnoustrojami, a nie walczył z naszymi własnymi tkankami, ażeby nie niszczył tych tkanek. Jest to rodzaj takiego żandarma, który pilnuje tych naszych żołnierzy, czyli pozostałych białych ciałek krwi, ażeby one rzeczywiście w sposób skuteczny chroniły nas przed światem zewnętrznym, a jednocześnie nie niszczyły naszego organizmu. Podczas realizacji swojej pracy doktorskiej Piotr między innymi zaobserwował, że osoby w podeszłym wieku słabiej odpowiadają na szczepienia z tego względu, że w ich organizmie dochodzi do akumulacji właśnie komórek T-regulatorowych. Pracowaliśmy również z pacjentami po przeszczepie szpiku i zauważyliśmy, że z kolei u tych pacjentów problemy zdrowotne tych pacjentów wynikają z tego, że tych komórek jest zbyt mało. To był taki początek. Skoro są takie zaburzenia, w których tych komórek jest za mało, to być może kiedy bylibyśmy w stanie tych komórek takiemu pacjentowi dostrzyknąć, w tym momencie moglibyśmy takiego pacjenta zwyczajnie wyleczyć. Moja żona pracowała z cukrzycą typu pierwszego, z immunologią cukrzycy typu pierwszego, z panią profesor Myśliwiec. Panie powiedziały mi, że u tych pacjentów one widzą, że tych komórek regulatorowych jest zbyt mało i że to prawdopodobnie jest problem, dlaczego te dzieci chorują. Z kolei dowiedziały się ode mnie, że my mamy taką terapię, że mamy komórki regulatorowe, które moglibyśmy tym pacjentom podawać jako lek. I tak zaczęły się badania w tym drugim wskazaniu, czyli w cukrzycy typu pierwszego. Komórki T-regulatorowe izolujemy z krwi obwodowej pełnej pacjentów chorych na cukrzycę typu pierwszego. I w trakcie prawie dwutygodniowej hodowli uzyskujemy liczbę komórek rzędu 1 miliarda. Kiedy uzbieramy odpowiednią liczbę komórek, czyli tą terapeutyczną dawkę komórek T-regulatorowych, podajemy zwrotnie pacjentowi w postaci kroplówki dożylnie. Były wcześniej prowadzone badania in vitro, badania na zwierzętach i takie badania też prowadziliśmy my w naszym zespole badawczym. Natomiast wcześniej nikt tych komórek po prostu nie podał człowiekowi. Nie było wiadomo, czy ta terapia, czy sposób przygotowania komórek jest bezpieczny. Spodziewaliśmy się, że podanie własnych komórek zwrotnie nie wywoła jakichś reakcji niepożądanych. Niemniej jednak nigdy nie można być pewny do końca, czy jakieś pozostałości od czynników związane z hodowlą komórkową nie wywołują efektu niepożądanego. Więc Piotr spróbował to sprawdzić na sobie samym. I myślę, że akurat to bardzo dobrze pokazuje to, jakim on jest człowiekiem. Piotr zaobserwował również, że limfocyty T-regulatorowe potrafią hamować aktywność limfocytów T-cytotoksycznych i komórek NK. A są to populacje, które są zaangażowane w odporność przeciwnowotworową. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystywane w celu leczenia różnych innych chorób autoimmunologicznych poza cukrzycą typu pierwszego i stwardnienia rozsianego. Mogą być one wykorzystywane tak również w reumatoidalnym zapaleniu stawów, jak również w chorobie Hashimoto czy w innych chorobach autoimmunologicznych. Moje marzenia naukowe również dotyczą kolejnych terapii komórkowych. Takim, mam nadzieję, bliskim zrealizowania marzeniem jest terapia cukrzycy przy pomocy przeszczepu wysepek trzustkowych. Nie będziemy tutaj pierwsi, natomiast jest to tak cudowny sposób leczenia, że chcielibyśmy to zaoferować również tutaj naszym pacjentom w Gdańsku. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej dalekosiężne plany, to fascynuje mnie medycyna regeneracyjna i tutaj również chcielibyśmy komórki macierzyste, które mają ogromny potencjał leczniczy, zastosować w leczeniu nie tylko cukrzycy, ale także innych chorób.